Do tego kościoła żywego, służyć Tobie całym sercem, żyć dla Ciebie, ufać Tobie. O Panie Jezu, widzieć Ciebie na każdym kroku w życiu swoim. To cudowne jest oglądać Ciebie i być w kościele żywym. Halleluja! Amen. Amen. Moi drodzy, bracia i siostry, wspaniała pieśń. Kiedyś ją bardzo często śpiewaliśmy. Teraz rzadziej, ale jest piękna pieśń. A jeszcze piękniejsze, że jest Kościół żywy. Chwała Panu. Apostoł Piotr w swoim liście przyrównuje żywy Kościół, do, o którym słyszeliśmy pieśń, do budowli duchowej, której kamieniem węgielnym jest sam Pan Jezus Chrystus oraz do składających się ten dom duchowy przyrównany jest do budowli składającej się z żywych kamieni, które przedstawiają dzieci Boże. 2 tygodnie temu usługiwałem w zborze w Zebrzydowicach na temat żywych kamieni, o których naturalnie pisze apostoł Piotr. I ten temat jest bardzo bliski mojemu sercu. Chciałbym powtórzyć niektóre myśli, które już tam powiedziałem.
uważam, że będą i dla nas także budujące. Pisze apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 2 rozdział od 3 wiersza, następujące słowa. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Możecie powiedzieć amen. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I teraz werset, na który chciałbym zwrócić uwagę i który będzie podstawą mojej dzisiejszej usługi. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I wy sami, powtarzam, jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. I wiersz 6. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Chwała Panu. Niektórzy powiedzieli amen. Możemy wszyscy razem powiedzieć amen. Nie zawiedziemy się nigdy na naszym Panu Jezusie Chrystusie. I jeszcze chciałbym podkreślić jeden fragment. Nasz Pan pragnie, abyśmy jak żywe kamienie budowali wspólnie, abyśmy wspólnie budowali ten dom duchowy i stawali się kapłanami, którzy składają ofiary przyjemne Bogu. A więc wszyscy razem, abyśmy budowali ten dom duchowy. Porównanie nas do żywych kamieni ma na celu uzmysłowienie nam, że jesteśmy odpowiednim materiałem do budowy domu duchowego, którym jest żywy Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy odpowiednim materiałem. I teraz Pan chce nas jeszcze przekształcać, abyśmy wykonywali tą służbę. W Słowie Bożym widzimy ludzi, których możemy przyrównać do martwych kamieni. Potem będę mówił o tych, których możemy przyrównać do żywych kamieni. I za takiego człowieka, o którym Pan Jezus powiedział w swojej słowie do słuchających go, którego bym przyrównał do kamienia martwego, kamienia, który serca tego człowieka było, serce tego człowieka było kamienne, nieczułe. Myślę, że za taką osobę możemy uznać bogacza, o którym opowiada Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, od 19 do 31 wiersza. Bogacz ten codziennie ucztował i nie zważał na ubogiego Łazarza, który chory leżał u bram jego posiadłości i był głodny. Bogacz był nieczuły na jego los i nie zważał na tego człowieka. Zwrócił na niego uwagę dopiero po swojej śmierci, będąc w ogniu piekielnym. I tam dopiero zwrócił na niego uwagę. Łazarz zaś po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki odpoczywał szczęśliwy i w pokoju przebywał obok Abrahama. Patrząc na los
po śmierci bogacza. Z opowieści Pana Jezusa widzimy, jak smutne jest przyszłe życie człowieka z kamiennym sercem, żyjącym z dala od Boga, który nie ma serca otwartego, aby pomagać potrzebującym. Chwała Panu, że nasza młodzież chce pomagać potrzebującym. Chwała Panu. Niektórzy mówią chwała Panu. Chwała Panu. Przykładem zaś człowieka, którego nazwałbym kamieniem żywym, był dla mnie Abraham. Miał on czułe serce. Na przykład w swojej starości, w skwarne południe odpoczywał. Gdy byłem w Izraelu, miałem okazję przekonać się, jak trudno jest pracować i wykonywać w ogóle jakieś czynności w okresie upału południowego. I w pewnym kibucu opowiadano nam, że pracę wykonuje się tam od 7 do 11 rano. Od 11 do 15 jest tak zwana siesta, odpoczynek ze względu na upał. I pracę podejmuje się i wykonuje się od 15 do 19. Ale w to skwarne południe Abraham, starzec już mający około 100 lat, odpoczywał w swoim namiocie. Gdy Abraham zobaczył swojego namiotu zbliżających się przechodniów, napisane jest w Słowie Bożym, wybiegł na ich spotkanie, zaprosił ich do swego namiotu na gościnę. Kazał im podać wodę i przygotować dla nich posiłek. Pomyślałem sobie, ten staruszek, stuletni, wybiegł. Ostatnio pokazywany był w telewizji Polak, który ma 100 lat i pobił rekord świata. Po prostu przez ileś tam metrów biegł. 100 lat mając, biegł. Abraham wybiegł. Wybiegł. I był gotowy, aby zająć się tymi, którzy w południe, skwarne południe, zamiast odpoczywać, idą. To dziwne zjawisko było w ówczesnym czasie. Gdy przygotowano im przyjęcie, okazało się, że tymi gośćmi, których przyjmuje, są posłańcy z nieba. I przekazali mu wspaniałą wieść, że narodzi się syn Izak, który, jak wiemy, jest przodkiem Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Czułe serce Abrahama nie pozwoliło mu obojętnie patrzeć na przechodniów, którzy zamiast odpoczywać w gorące południe podróżują, nie zważając na upał. Abraham był gotowy od razu zorganizować im odpoczynek. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 18 rozdział od 1 do 15 wiersza. Gościnnego i czułego Abrahama po setkach lat przedstawia Pan Jezus, gdy opowiada o szczęśliwej wieczności. O szczęśliwej wieczności. Tam, w tej szczęśliwej wieczności, znalazł się Abraham. Dla mnie on jest przykładem żywego kamienia. Żywego kamienia, który życie swe, znamy historię jego życia, poświęcił Bogu i bliźnim. Jakże szczęśliwe jest jego przyszłe życie. On żyje.
Tak, on żyje w szczęśliwej, wspaniałej, wspaniałym miejscu, do którego chciałbym, abyśmy wszyscy mogli dotrzeć. Przykładem człowieka, którego kamienne serce zostało zmienione na czułe, powiedziałbym, stało się jak żywy i czuły kamień, przydatny do budowy domu duchowego, jest dla mnie celnik Zacheusz. Znacie na pewno jego historię. Spotkał on Jezusa, który następnie zagościł w jego domu. Jego historia opisana jest w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział od 1 wiersza. Zacheusz, zanim spotkał się z Panem Jezusem, pamiętamy, że był celnikiem. Celnicy to grupa ludzi uznawana za największych grzeszników. Pracował jako celnik i wykonywał pracę poborcy podatków i ceł. Tak mówi historia, że celnicy pobierali podatki i cły. Nie było wówczas takich skrupulatnych przepisów podatkowych jak obecnie, ale czytałem w niektórych opisach, że zadaniem celników było zbieranie ceł i podatków do wysokości, którą wyznaczali ich zwierzchnicy. A więc mieli określoną kwotę, którą mieli zebrać. A to, co zabrali ponadto, to była zapłata za ich pracę. Dlatego celnicy starali się pobierać jak największe kwoty, żeby jak najwięcej zarabiać. Często krzywdzili ubogich ludzi, pobierając od nich zbyt wysokie płatności. I gdy Jezus zawitał u tego człowieka, wiele było oburzonych, do grzesznika poszedł. Gdy Jezus zawitał w domu Zacheusza, pamiętacie? Stało się coś w sercu Zacheusza. Stało się to, powiedziałbym, nagle. Ten człowiek, zapewne bezwzględny i chciwy, doszedł takiego wielkiego bogactwa. Zauważył obok siebie ubogich ludzi, których przedtem wykorzystywał. I zobaczył także wokół siebie skrzywdzonych. I serce jego zmieniło się. Zmieniło się jego serce. Stało się czułe. I powiedział do Pana Jezusa: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. Połowę masz, 50%. Daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać. Tylko na tym się zakończa? Nie. W czwórnasób. Co mu tam po tym zostało? Nie wiem. Zmieniło się serce. Zmieniło się serce. Powiedziałbym, tak się zmienił, że z martwego stał się żywym kamieniem i stał się zdatny do budowania duchowego domu. Pan Jezus powiedział o nim i o jego bliskich: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Chwała Panu, co to znaczy spotkać się z Jezusem? Każdy może zostać zmieniony. Serce każdego może się zmienić, kiedy spotka się z Panem Jezusem Chrystusem. Każdy może stać się żywym kamieniem zdatnym do budowy tego kościoła żywego,
domu duchowego. Ta przemiana stała się w sercu, w życiu Zacheusza, bowiem rozpoznał w Jezusie swego Zbawiciela. I efektem osobistego spotkania z Panem Jezusem jest przemienienie serca grzesznego człowieka. Jak powiada Bóg przez proroka Ezechiela w 11 rozdziale, 19 wiersz. Pan Bóg powiada tam tak przez proroka. Ja zaś dam im nowe serce i nowego ducha. Zabiorę z ich piersi serce kamienne, a dam im serce z żywego ciała. Chwała Panu. Niech Pan da każdemu z nas to serce. Czułe serce. Jak niektóre tłumaczenia powiadają, dam im serca czułe. Dom duchowy jest w pewnym stopniu podobny do świątyni izraelskiej. Wspólną cechą tego domu duchowego ze starotestamentową świątynią jest fakt, że jest mieszkaniem Boga na ziemi. Świątynia była mieszkaniem Boga na ziemi. W to wierzyli Izraelici. W liście do Efezjan w 2 rozdziale powiada apostoł Paweł od 19 wiersza. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. I domownikami Boga. Parafrazując, można powiedzieć, Bóg jest w domach tych, którzy są żywymi kamieniami, inaczej dziećmi Bożymi. Wierzycie w to? Amen. Bóg jest w naszych domach. Zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czytaliśmy także o Panu Jezusie, naszym Bogu, oto kładem na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Na nim na pewno, na Jezusie Chrystusie, na pewno nikt z nas się nie zawiedzie. Przynajmniej ja tak przeżywałem w swoim życiu i przeżywam. Czy wy także możecie powiedzieć amen? Amen. Na nim nigdy się nie zawiedziemy. Nigdy się nie zawiedziemy. Następnym zadaniem, do którego zachęca nas apostoł Piotr w swoim liście, to budowanie się w kapłaństwo święte. Kapłani to ludzie, którzy mają za zadanie pośredniczyć między Bogiem a innymi ludźmi. Uprawnieni są do składania ofiar i wzywania imienia Pańskiego. Chrystus jest naszym arcykapłanem, a wszyscy zrodzeni z Jego krwią, z Jego krwi są podległymi kapłanami. Pamiętacie napisane w Słowie Bożym, że jesteśmy narodem kapłańskim. I czytaliśmy, byśmy stanowili święte kapłaństwo, przeznaczone do składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Nowy Testament wymienia kilka rodzajów ofiar nowotestamentowych, powiedziałbym jeszcze, które możemy składać i które są przyjemne Bogu. I tak na przykład w Rzymian 12 rozdziale, pierwszym wierszu, czytamy o ofiarach ciała naszego, co oznacza poświęcenie naszego czasu,
zdolności, sił w służbie dla Boga i bliźnich. O ofierze czytamy uwielbiania i wyznawania imienia Pańskiego. W liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 wiersz. O ofierze wykonywania dobrych uczynków. Hebrajczyków 13, 16. I ofierze ze środków materialnych. Hebrajczyków 13, 16. A chciałbym zwrócić uwagę szczególną na ofiarę wykonywania dobrych uczynków. Czytałem pewnego razu artykuł obszerny w jednej z gazet, napisany przez zwierzchnika najliczniejszego historycznego kościoła w Brazylii. I w tym artykule tenże zwierzchnik skarżył się, że kościół w znacznym stopniu, ich kościół maleje w Brazylii. Bo rozwijają się kościoły zielonoświątkowe, do których przechodzą ludzie z ich kościoła. I wyraził się, że ten kościół zielonoświątkowy to w zasadzie to nie tylko jakiś nowy kościół, ale także wielkie przedsiębiorstwo, które tworzą ci wyznawcy. Zakładają oni oprócz swoich zborów zakłady pracy, zatrudniają w nich bezrobotnych, współwiernych, zabezpieczając im w ten sposób egzystencję. Wierzący starają się pomagać sobie wzajemnie. Z takim ruchem kościoły historyczne nie mogą sobie dać rady, nie mogą konkurować, bowiem tego rodzaju działalność przekracza ich nawet wyobrażenie. Podobnie jest w wielu krajach, gdzie nawróceni do Jezusa zostają często zwalniani z pracy, uniemożliwia się im normalną egzystencję. Dlatego misjonarze starają się nowonawróconym pomóc w założeniu własnej działalności gospodarczej. Niekiedy dostarczają im maszyny do pracy, zabezpieczają zbyt na produkowane przez nich wyroby, aby mogli żyć. Postępują oni zgodnie ze słowem, w którym radzi nam Jakub. Jakub w swoim liście radzi nam, jak mamy postępować. Drugi rozdział, 15 wiersz. Jeżeli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Nasze kapłaństwo ma szeroki zakres działania. Nasze ofiary muszą być dostosowane do środowiska, w którym żyjemy, do potrzeb tego środowiska. Wierzę, że gdy żyjemy blisko Boga, to Duch Święty objawi nam, pokieruje nami, abyśmy wiedzieli, jakimi ofiarami możemy służyć, aby one były świadectwem przyciągającym ludzi do Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Panu, takiego mamy Boga. On chce nami kierować tutaj już na ziemi przez Ducha Świętego i wskazywać nam, gdzie jest nasze miejsce, w jaki sposób mamy świadczyć, aby to przyniosło pozytywny owoc. Nasz Pan jako arcykapłan jest naszym najwspanialszym wzorem. W liście do Hebrajczyków, 3 rozdział, 1 wiersz, czytamy: przeto bracia, ja powiadam i siostry, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego,
Zważcie na Jezusa. Zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Patrzcie na Niego. Zwracajcie na Niego uwagę. Nasz arcykapłan Jezus złożył największą i najważniejszą ofiarę, bowiem oddał swoje życie za nas na Golgocie. Zgodnie z ludzkim prawem każdy musi ponieść osobiście karę za swe przestępstwa. Boże prawo jednak, Boże prawo przewiduje możliwość oddania życia w zamian za przestępców, grzeszników, przez jedynego sprawiedliwego i bezgrzesznego człowieka, Boga, Jezusa Chrystusa. Takie jest prawo Boże. Ludzie krzyżujący Pana Jezusa uważali, że umiera On za swoje przestępstwo. Lecz Biblia mówi prawdę. Izajasza, księga 53, rozdział 5 wiersz powiada: lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. I to jest prawo Boże. To jest postanowienie Boże. Bóg posłał swego Syna, który dobrowolnie oddał swoje niewinne życie za nas grzeszników, bo umiłował rodzaj ludzki. Jego ofiara ciała i krwi jest wystarczająca, aby zbawić cały świat od wiecznego potępienia. W niebie jest dla wszystkich miejsce, wystarczające miejsce dla wszystkich ludzi. Bóg umiłował świat. Bóg umiłował świat. I chce, aby wszyscy ludzie doszli do znajomości prawdy. Jednak ze zbawienia od wiecznej śmierci skorzystają tylko ci, którzy uwierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela i poddają się Jego władzy, przyjmując Go jako Pana swego życia. Tylko ci, którzy, możecie razem powiedzieć, uwierzą. Tylko ci, którzy uwierzą. W Ewangelii Jana czytamy w 6 rozdziale, że Pan przyrównał swoje ciało do chleba, a swoją krew do napoju wina. Czytamy w 6 rozdziale 53 wiersz. Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. 54 wiersz. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot, żywot wieczny. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ten ma żywot wieczny. Wielu słuchających nie rozumiało jego słów. Co to znaczy jeść ciało i pić jego krew? Co on mówi? Ale kiedy porównamy to słowo z wersetem 47, 47 tego samego rozdziału, tam jest napisane: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. To zrozumiemy, że jeść jego ciało i pić krew jego jest równoznaczne z wiarą, bo wiara daje życie wieczne. Wiara w Pana Jezusa i Jego ofiarę za nas
tylko może nam zabezpieczyć, zapewnić życie wieczne. Tak więc spożywanie chleba podczas Wieczerzy Pańskiej symbolizuje naszą wiarę w ofiarę ciała Pana Jezusa na Golgocie za nasze grzechy. Spożywanie symbolizuje naszą wiarę w oczyszczenie krwią Pana Jezusa Chrystusa. Należy zaakcentować, że przez swoją ofiarę ciała i krwi Pan odkupił nas od wiecznej śmierci i zapewnił nam życie wieczne w Bożej chwale. I już teraz, będąc oczyszczeni Jego krwią, mamy przystęp do najświętszego miejsca, do tronu samego Boga. Pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, 2:18, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Przez Pana Jezusa Chrystusa, jeszcze raz podkreślam, staliśmy się żywymi kamieniami, które Bóg używa do budowy społeczności, w której będziemy na wieki kapłanami składającymi ofiary przyjemne Bogu. I podsumowując moją dzisiejszą usługę, chcę powiedzieć, że gdy dzisiaj mamy przywilej uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, rozsądzajmy siebie, zastanówmy się, czy jesteśmy rzeczywiście jak te żywe kamienie i budujemy dom duchowy oraz czy wypełniamy funkcję kapłanów, do której Pan nas powołał, czy składamy te ofiary przyjemne Bogu. A jeśli widzimy w życiu swoim jakiekolwiek zaniedbania, mamy przystęp do naszego orędownika, Pana Jezusa, który jest zawsze gotowy oczyścić nas swoją krwią. Chwała Panu. On jest zawsze gotowy oczyścić nas swoją krwią. Wszyscy jako ludzie popełniamy różne błędy. Czasem sobie je uświadamiamy. Możemy wyznawać się. Czasem nie jesteśmy ich świadomi. Dlatego zawsze potrzebujemy oczyszczenia. Gdy mamy przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, prośmy, aby Pan Jezus oczyścił nasze serca. Byśmy godnie przystępowali, doceniając ofiarę Pana Jezusa, będąc oczyszczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa. Tylko ci, którzy są oczyszczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa, przystępują godnie do Wieczerzy Pańskiej. Nie przez nasze zasługi, nie przez nasze dobre uczynki, ale przez krew Pana Jezusa Chrystusa mamy przystęp do tronu Bożego. Mamy przystęp do świętego Boga. Chwała Panu. Moi kochani, będziemy za chwilę przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Mamy czas, aby się jeszcze pomodlić w tej chwili i prosić, Panie, daj, abyśmy godnie mogli przystępować do stołu Pańskiego. Powstańmy, aby się pomodlić. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś na tym miejscu. Ty widzisz i znasz serca każdego z nas.
Ty badasz myśli i pragnienia każdego serca. Dziękujemy Ci za to, że Ty także nie tylko widzisz, ale gdy w pokorze wyznajemy to, co jest niewłaściwego w naszym życiu, że Ty oczyszczasz swoją świętą krwią. I prosimy Ciebie, Panie, abyś uczynił nas godnymi, godnymi przez swoją świętą krew. Wierzymy, że ona może nas oczyścić. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że ją przelałeś na Golgocie za nas. Oczyść nas, obmyj nas i uczyń nas, Panie, godnymi, tak aby uwielbione było imię Twoje święte, aby chwała wzniosła się z naszych serc. Wywyższamy Cię i uwielbiamy Cię, Panie Jezu, że słyszysz naszą modlitwę i że, Panie, słyszysz modlitwę serc, czułych serc, wołających do Ciebie. Halleluja, chwała Ci, Panie. Amen. Będziemy teraz śpiewać zespołem jeden refren.